W dzisiejszym magazynie Kulturka Steve Harris mówi, czy Iron Maiden wyda kolejną płytę. Corey Taylor wymienia trzy obiecujące metalowe zespoły. Kazik mówi, z czego zarabia na życie. Magazyn Rolling Stone prezentuje listę 100 najlepszych heavy metalowych utworów, no jest naprawdę ciekawie. Subskrybuj, zostaw łapkę i komentarz, no i zapraszam Cię serdecznie na przegląd prasy, tym razem newsów głównie ze strony teraz.muzyka.pl. Zespół Iron Maiden działa prężnie i nieprzerwanie od ponad 40 lat, no i ma na swoim koncie aż 17 albumów studyjnych. Okazuje się, że być może wydane w 2021 roku Senjutsu będzie ostatnią płytą studyjną w karierze tej legendarnej heavy metalowej kapeli. Skąd to wiemy? Ano z niedawnej wypowiedzi Steve'a Harrisa dla Classic Rocka. Basista Iron Maiden, zapytany o to, czy jego zespół nagra jeszcze kolejną płytę, odpowiedział. Kto wie, teraz chcemy jak najwięcej koncertować, ale nawet gdybyśmy zrezygnowali z grania i przeszli na emeryturę, wciąż możemy nagrywać płyty. Nie wiem, zobaczymy. Zawsze uważałem, że fajnie by było nagrać 15 albumów, co udało nam się osiągnąć. Teraz już jest z górki. Nadal jednak sprawia nam to przyjemność. Może nawet większą niż kiedyś. Może dlatego, bo wiemy, że zbliżamy się do końca. Staramy się o tym za dużo nie myśleć, ale póki będzie nam to sprawiało radość, będziemy to robili tak długo, jak damy radę. Czyli tak naprawdę nie wiadomo. Jak będzie im się chciało, to nagrają, a jak nie, to nie. W ogóle dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie, no i jakie jest wasze zdanie. Czy Iron Maiden powinni jeszcze wydawać płyty? No, może uważacie na przykład, że nie są już tak jakościowe i tak wiele wnoszące jak kiedyś? Dajcie znać. Popularny Kazik Staszewski obecny jest na polskiej scenie rocka już od ponad 40 lat, czyli podobnie jak Iron Maiden, tak swoją drogą. Działał z Kultem, solo, a także z innymi projektami. W wywiadzie dla radia RMF FM Kazik wyjawił ostatnio, z czego jako artysta się dzisiaj utrzymuje. Główny mój dochód obecnie to są wpływy za tantiemy autorskie z ZX-u i wpływy za koncerty. One są mniej więcej porównywalne, napisałem ponad 700 piosenek. Do tego zostają tantiemy wykonawcze za płyty, ale w obecnych czasach to śladowy dochód. Dziś słabo się zarabia na płytach. Muniek Staszczyk powiedział kiedyś, że płyty są po to, żeby dać sygnał ludziom, że się jeszcze nie umarło. Magazyn Rolling Stone słynie z przygotowywania różnego rodzaju list, na przykład najlepsi wokaliści wszechczasów, najlepsze zespoły wszechczasów i tak dalej, i tak dalej. Ostatnio gazeta wypuściła, myślę, ciekawą listę, mianowicie listę 100 najlepszych heavy metalowych utworów wszechczasów. Należy pamiętać, że takowe zestawienia siłą rzeczy zawsze będą subiektywne, no bo przecież muzyka jest rzeczą czysto subiektywną. W przeciwieństwie do chociażby sportu nie mamy tutaj jednoznacznych wyników, a spore miejsce do interpretacji. I w zasadzie nadrzędna wartość danej muzyki czy danego albumu to oddziaływanie na uczucia słuchacza, czy dany utwór do niego trafia, czy może niekoniecznie. Natomiast takie listy są często ciekawostką, a głównie myślę zachęcaniem do dyskusji, szczególnie w dobie internetu, kiedy to dyskusje, komentarze i udostępnienia będą generować kliki, a z klików się gazeta utrzymuje. No ale do rzeczy. W trakcie mojego wywodu mogliście obejrzeć sobie na ekranie utwory od setnego miejsca do 21. Teraz natomiast skupmy się na samej śmietance, na topowej 20 tego zestawienia, która teraz zaczyna wam się wyświetlać. Moją uwagę przykuwa w szczególności utwór One od Metallica, umieszczony na miejscu 11 i moim personalnym zdaniem jest to miejsce dobre, aczkolwiek chyba jednak dyskutowałbym, żeby był nieco wyżej, bo to serio prawdziwy majstersztyk. Hallowed Be Thy Name, czyli genialny utwór, myślę, że jeden z lepszych w karierze Iron Maiden, mamy na miejscu 16. Niesamowity hicior, wręcz można by rzec popowy utwór, czyli Paranoid od Black Sabbath na wysokim 13 miejscu. Iron Man, utwór z niesamowicie prostym, ale jakże genialnym riffem na miejscu 7. Na miejscu 3 na przykład największy hit Motorhead, czyli oczywiście Ace of Spades. Miejsce 2 Master of Puppets od Metallica, czyli po prostu klasyk. A miejsce 1 chyba nieco zaskakująco, utwór Black Sabbath, autorstwa Black Sabbath, pochodzący z płyty Black Sabbath. Powiem tak, jest to dla mnie jednak jakieś tam zaskoczenie, bo co prawda na miejscu pierwszym spodziewałem się czegoś od Black Sabbath, natomiast czegoś właśnie z Paranoid albo z płyt późniejszych. No ale umówmy się, symbolicznie to zdecydowanie się zgrywa i zdecydowanie się broni. Zespół, który zapoczątkował heavy metal, jego debiutancki album, no i oczywiście utwór ten debiutancki album otwierający. Legendarne odgłosy burzy w tle, a riff w tym kawałku niesamowicie groźny, budujący napięcie, a myślę, że jednak w 1970 roku była to rzecz odmieniająca oblicze muzyki raz na zawsze, pewnego rodzaju furtka dla ciężkiego brzmienia, która została wtedy otwarta na oścież. Dajcie w ogóle znać, co wy myślicie o tym zestawieniu i może, żeby nie było za trudno, nie będę chciał od was waszego top 100, ale jeśli macie ochotę, napiszcie nam w komentarzu swoje personalne top 10 najlepszych heavy metalowych utworów wszechczasów. Czekam z niecierpliwością, będę czytał, no i zapraszam oczywiście do dyskusji na temat tego rankingu, dyskusji oczywiście kulturalnej.
Corey Taylor w wywiadzie dla magazynu NME został ostatnio zapytany o młode, obiecujące zespoły metalowe. Wokalista Slipknot odpowiedział: Turnstile jest zajebisty, Sleep Token zaczyna do mnie przemawiać i Bad Omens są świetni. Rodzi się nowe pokolenie zespołów, które zaczynają przejmować pałeczkę ciężkiej muzyki. Zespół HIM zakończył działalność w 2017 roku. Ville Valo, legendarny wokalista tej fińskiej kapeli, po jej rozwiązaniu postanowił się nie nudzić i dość szybko stał się twarzą projektu Ville Valo and Agents, śpiewając tam po fińsku i bardziej popowo, a później powrócił z muzyką, na którą chyba wszyscy jego fani czekali. Powrócił jako Vivi, prezentując muzykę mocno zbliżoną do tego, co prezentował z HIM, i niedawno wydał swoją debiutancką płytę Neon Noah, a także zawitał dwa razy do Polski, do Warszawy i do Krakowa ze swoimi koncertami. Ville Valo udziela ostatnio wielu różnych wywiadów i w jednym z nich, konkretnie dla Metal Shop TV, opowiedział o tym, co czuł, gdy HIM przestał istnieć. Poczułem ulgę, bo graliśmy z HIM przez 25 lat i mieliśmy swoje wzloty i upadki. Byłem szczęśliwy, że zakończyło się w ten sposób, bo nadal byliśmy przyjaciółmi i nasza ostatnia trasa z 2017 roku była świetna. Ale choć czułem ulgę, czułem też pewną pustkę, bo nie wiedziałem, co robić. Obawiałem się jednak, że będę się czuł, jakbym stracił nogę, bo byłem w tym zespole od kiedy miałem 13-14 lat. Dorastałem w nim. Przez moment czułem się dziwnie. Zespół Alice in Chains nie ma w planach wydania nowej płyty. W wywiadzie dla Terry Carr wokalista William Duval został zapytany, czy grupa pracuje nad nową muzyką, na co odpowiedział: Chciałbym tego. W tej chwili nie ma żadnych planów odnośnie tworzenia nowej muzyki, bo jesteśmy zajęci innymi rzeczami, ale w końcu do tego wrócimy. Powróćmy sobie jeszcze do Iron Maiden. Nie bez powodu zapytałem was, czy waszym zdaniem Irony powinni wydawać jeszcze nowe płyty, bo po prostu wielu fanom nie podoba się nowy, bardziej dojrzały styl zespołu i zdecydowanie dłuższe, bardziej rozbudowane i wolniejsze kompozycje niż kiedyś. W wywiadzie dla Classic Rocka Steve Harris odpowiedział, czy jest zadowolony z przyjęcia płyty Senjutsu wydanej w 2021 roku. Tak, jestem zadowolony. Zawsze znajdą się ludzie, którzy powiedzą, że zespół się skończył w 1988 roku. Zawsze mnie zastanawia takie podejście, ale w zasadzie to dobrze, że ktoś może tak myśleć. Widocznie wciąż są tacy, którzy mają nadzieję, że wrócimy do takiego grania i zrobimy coś podobnego jak w 88. Od razu mówię, nie zrobimy. Teraz jest teraz. Po co mielibyśmy robić drugą część czegoś, co powstało wiele lat temu? Czekam na wasze komentarze, bo moim zdaniem to naprawdę ciekawy temat do dyskusji. Premiera nowej płyty Depeche Mode zbliża się wielkimi krokami. Album Memento Mori zadebiutuje 24 marca, a zespół udostępnił już swoim fanom dwa single zapowiadające nową płytę. Pierwszy z singli, Ghosts Again, przyjął się bardzo dobrze, zbierając pochlebne recenzje i opinie, że to najbardziej przebojowy utwór Depeche Mode od naprawdę wielu lat. Później ukazał się drugi singiel, My Cosmos Is Mine, który odsłonił nieco inne, bardziej industrialne oblicze grupy i w przypadku tej piosenki jest więcej podziałów. Jeden bardzo się podoba, innym w ogóle się nie podoba. Dajcie znać, w której wy jesteście grupie i który z wydanych do tej pory singli podoba wam się bardziej. Korzystając z waszej uwagi, chciałbym serdecznie zaprosić was na naszego Instagrama, gdzie wstawiamy naprawdę sporo newsów, ciekawostek i informacji na temat oczywiście świata ciężkiego grania, natomiast nie tylko. Tam jest również sporo miejsca na inne dziedziny kultury, takie jak filmy, seriale czy książki. Oprócz tego codziennie, no czasem zdarzy mi się zapomnieć, ale to rzadko, wstawiamy coś takiego jak piosenka dnia, no i uwaga, są to propozycje niekiedy nasze, ale głównie wasze, ponieważ to wy możecie takowe propozycje nam nadsyłać, a my później wstawiamy na story wybraną przez was piosenkę, oznaczamy was i aktualizujemy naszą playlistę Piosenka Dnia na Spotify, na którą wrzucamy właśnie wszystkie piosenki dnia po kolei. Także zapraszam was na naszego Instagrama, a także zapraszam was do sprawdzenia nowego wywiadu pełnej kulturki, tym razem z Kellynem Quinnem, wokalistą kapeli Sleeping with Sirens. Na kanale dostępna jest również relacja z koncertów Sleeping with Sirens, a także Dombroko w warszawskiej progresji, a niedługo ukaże się też wywiad z gitarzystą kapeli Dombroko, Simonem Delaneyem. Wywiady wcześniej zrobione, czyli z The Rasmus, a także Palais Royal, również są dostępne na kanale, więc zapraszam do sprawdzenia, jeśli jeszcze ich nie widzieliście. Koniec autopromocji i wracamy do newsów. Poland Rock Festival zaskoczył naprawdę solidnymi ogłoszeniami zespołów na ten rok. Ostatnio bowiem ogłoszono dwie światowe gwiazdy metalu, kapelę Why She Sleeps, a także Bullet For My Valentine. No moim zdaniem naprawdę grubo się zapowiada i sam chyba zastanowię się nad tym, czy w tym roku warto się na te dwa koncerty wybrać, bo przyznaję, że obu kapel słucham i bardzo je lubię. Także na Poland Rocku będzie w tym roku bardzo światowo.
Slash, gitarzysta Guns N' Roses, założył nową firmę produkującą horrory. Firma nosi nazwę Berserker Gang, a tak legendarny Slash, miłośnik kina grozy, wypowiada się na temat swojego nowego projektu. Zawsze byłem wielkim fanem horrorów, często wracając do czasów, kiedy horrory rzeczywiście straszyły. Chcę dostać się do serca biznesu producenckiego, aby móc spróbować zrobić filmy, które sam chciałbym zobaczyć. Ostatnio na Instagramie napisał do nas widz, Oskar Tomkowiak, który nadesłał nam pierwszy singiel swojego zespołu. Zespół nosi nazwę Dire Skate, a ich pierwszy singiel nazywa się Away i jest dostępny na YouTubie. Przyznam szczerze, że mi piosenka momentalnie się spodobała i moim personalnym zdaniem, jak na debiut, jest naprawdę dobrze. Sama kapela wśród gatunków, pośród których się porusza, wymienia hard rock, metal i grunge, a ich singiel Away wyróżnia się bardzo ciekawym budowaniem napięcia, emocjonalnym i naprawdę dobrym wokalem i serio dobrym gitarowym graniem. Przede wszystkim jest tutaj melodia, a to jest niesamowicie istotne i niestety wiele początkowych kapel o tak podstawowej rzeczy zapomina, że trzeba postawić na melodię i w jakiś sposób utrwalić, zapisać się w głowie słuchacza. Tutaj jednak wszystko pod tym kątem się zgadza. Sprawdzajcie koniecznie, bo warto sprawdzać i wspierać młode polskie rockowe kapele, a jak już sprawdzicie, to możecie zostawić im komentarz, że jesteście od nas, zostawcie im też łapę w górę i udostępnijcie ich gdzieś dalej, żeby ich muzyka się niosła. No i słuchajcie, dogrywam jeszcze jednego newsika nieco później, ale myślę, że warto, bo jest to ważna informacja dla fanów metalowego grania. Mianowicie powraca zespół Avenged Sevenfold. Do tej pory ich dyskografię zamykał album The Stage, wydany w 2016 roku, natomiast właśnie ogłosili, że powracają z nową płytą zatytułowaną Life is but a Dream, która ukaże się 2 czerwca tego roku. Album powstał na przestrzeni 4 ostatnich lat i wyprodukowany został przez Joe Barresiego i sam zespół. Motywem przewodnim płyty jest podróż poprzez egzystencjalny kryzys. Album jest promowany przez single Nobody, który jest już wraz z teledyskiem dostępny w sieci, a tak prezentuje się cała tracklista płyty Life is but a Dream. To wszystko na dzisiaj. Magazyn Kulturka powraca, a może nie powraca? W sumie dajcie znać w komentarzu, czy chcecie powrotu tej serii na stałe, czy może odcinek raz na jakiś czas, gdy będzie się działo coś ciekawego. No jeśli lubicie tę serię, możecie zostawić tutaj łapkę w górę. Oczywiście też subskrybujcie Panu Kulturkę, żeby być na bieżąco. Piękne dzięki za uwagę.